serdecznie. Dzisiaj o godzinie 19 w Kościele Ewangelicko-Augsburskim spotkalibyśmy się na 42. Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Giżycku. Niestety nie spotkamy się, ale chcielibyśmy Państwu zaprezentować nasze organy, w jaki sposób wyglądają nasze organy. A będzie opowiadał o tych organach pan Andrzej Kowalewski, który co roku zawsze przygotowywał organy na koncerty organowe. Również pan Andrzej Kowalewski wyremontował te organy i mieliśmy możliwość 3 tygodnie temu zaprosić go tutaj do nas, do naszego kościoła, dlatego że jedna z funkcji przestała działać, dlatego on przyjechał, a my mieliśmy możliwość z nim porozmawiania i nagrania o tym, co ma do powiedzenia, ale też również przedstawienia, w jaki sposób te nasze organy fantastycznie funkcjonują. Posłuchajcie. Organy Kościoła Ewangelickiego w Giżycku to instrument firmy Emanuel Kemper Lübeck Bartenstein. Zbudowane w latach 30. zeszłego wieku, mają 27 głosów, trakturę elektropneumatyczną, wiatrownicę, upustowe typu woroczkowo-wentylowego. Organy to instrument najbardziej skomplikowany z instrumentów muzycznych, posiadając największą skalę i największe możliwości. Ten instrument ma 27 głosów, to tak jakby orkiestra 27-instrumentowa. Organista to dyrygent tej orkiestry. Za pomocą odpowiednich przycisków i klawiatur uruchamia poszczególne instrumenty. Forte. Zrobione. Tutti. Zespół głosów manuału pierwszego, głównego, manuału drugiego. W tym wypadku w szafie ekspresyjnej oraz sekcji basowej. To zestaw piszczałek, z których największa mierzy około 5,5 metra. Najmniejsza, tak jak wkład do długopisu, malutka. Właściwie na granicy słyszalności. Dźwięk w piszczałce powstaje poprzez zadęcie powietrza. Natomiast steruje się w tym wypadku elektrycznie. To prąd wykonuje pierwszą część pracy, którą niegdyś wykonywał organista. W organach mechanicznych musiał poruszyć odpowiednie dźwignie, przełożenia, żeby piszczałka zagrała. Włączając wentylator, włączamy dmuchawę. Miechy się napełniają. Włączając zasilanie, uruchamia się prostownik, no i można grać. Poniżej miecha nowoczesny prostownik, który zasila trakturę elektromagnetyczną w prąd. Prąd stały 12 V, wydolność tego prostownika to 20 A. W instrumencie znajdują się różne rodziny głosów. Najważniejsze głosy pryncypałowe, to pryncypał, oktawa, kwinta, mikstura. Głosy fletowe, subbas, burdon, flet otwarty, flet kryty. Głosy smyczkowe, salicjonał. Także głosy mieszane, szarf, mikstura, tercjan i splendor organów, głosy językowe. Trąba, obój, fagot, buzon. W tych organach mamy reprezentantów wszystkich tych rodzin. Pokrótce je zademonstruję. Głos główny w organach to pryncypał. Tak brzmi. Głos także pryncypałowy. Brzmiące oktawę wyżej, oktawa 4 łącznie. Do tego super oktawa 2, jeszcze oktawę wyżej.
Tinta i mikstura daje takie małe pleno organowe. Głosy sekcji basowej to najdłuższe piszczałki, brzmią najniżej. Pryncypał bas 16. Największa piszczałka. W głosie językowym ten sam dźwięk w uzonie 16 brzmi zdecydowanie inaczej. No jest problem. Może inny. Głosy fletowe. To w sekcji basowej subbas 16. Jedek bas. Z głosów językowych w manuale pierwszym mamy trąbę. A w manuale drugim obój. Możemy komponować różne zestawy. Na organach gra się rękoma na manualach i nogami na klawiaturze nożnej. I razem to brzmi tak. Zastosowane różne pomoce, które nie są głosami, ale ułatwiają pracę organiście. Do takich należą tak zwane stałe kombinacje, czyli za jednym przyciskiem organista włącza pewien zestaw głosów już zadany przez organ mistrza podczas budowy. Na przykład piano, to powinno brzmieć cicho piano. Forte.
tak zwany cymbelsztern. Nie jest to głos organowy, ale na ogół wszyscy pytają i dziwią się, co to jest. To jest gwiazdka, która po odpowiednim włączeniu obraca się i wydaje z siebie dźwięk dzwoneczków. A brzmi to tak w tych organach.